Oto iPhone 13, czyli jeden z najbardziej, o ile nie najbardziej opłacalny iPhone pod względem zakupu w 2023 roku. Telefony, a raczej ich ceny cały czas rosną, w związku z tym sporo osób szuka nawet tańszych smartfonów, które cały czas dobrze działają, no i ewidentnie też mniej kosztują od tych najnowszych topowych flagowców. No i tutaj nam takie kryteria spełnia właśnie ten telefon, dlatego w dniu dzisiejszym będę chciał Wam powiedzieć, dlaczego dla mnie to jest tak duży faworyt, jeśli chodzi o następne miesiące w kontekście wyboru właśnie swojego następnego iPhone'a. Powiem Wam, co tutaj fajnie działa, co czasami trochę gorzej, co Was ewentualnie może irytować, no i dla kogo przede wszystkim jest właśnie ten telefon. I śmiało na początku można zacząć od tego, co wyróżnia ten telefon w pozytywny sposób, a mianowicie jest on normalnie oficjalnie dostępny. Możecie go kupić w Apple Store, chociaż tam niestety macie już na niego nowe ceny, które są wyższe aniżeli w momencie, w którym była premiera samego tego modelu. W związku z tym nie polecam tam kupować, ale w innych miejscach u resellerów czy w tych większych elektromarketach są normalne te jeszcze stare ceny, albo bardzo często są po prostu promocje, które sprowadzają nam cenę tego telefonu do 400, a nawet do 4000 zł. Generalnie tutaj śmiało trzeba powiedzieć, że płacenie 4400 albo nawet 4500 za ten telefon w podstawowej wersji nie ma po prostu sensu. Poszukajcie lepszych ofert albo poczekajcie, bo na pewno takowe się pojawią. No chyba, że chcecie sobie kupić wersję 256 GB, która będzie bardziej komfortowa do robienia większej ilości zdjęć czy kręcenia filmów, to tutaj ta cena powinna być gdzieś o 300, maksymalnie 400 zł większa. Także sprawdzajcie sobie sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, bo tam są po prostu miejsca, w których takie promocje regularnie się zdarzają. No chyba, że planujecie kupić używaną wersję tego telefonu, to tutaj ceny rzędu 800-900 zł mniej względem tych oficjalnych jeszcze jak za nowe wersje. Myślę, że też będą ok, tylko to oczywiście już zależy od stanu takiego telefonu, no i przede wszystkim stanu baterii. Natomiast przechodząc do meritum, co mi się tak naprawdę tutaj najbardziej podoba? Przede wszystkim mamy tu topową wydajność ze względu na to, że jest tutaj procesor Apple A15, czyli w zasadzie jedna z najlepszych konfiguracji, które są obecnie dostępne na rynku. Oczywiście iPhone 14 Pro zyskał nowy procesor, troszeczkę szybszy, ale też nie powiedziałbym, że jakoś spektakularnie szybszy, ale na przykład iPhone 14 ma niemalże taki sam procesor jak to urządzenie, co pokazuje nam jasno, że albo Apple się obijało i zrobiło strasznie mały upgrade właśnie przy 14, albo stwierdzili, co może być też faktem równolegle, że ta 13 ma na tyle wydajny układ, że po co to zmieniać, po co doinwestowywać. W związku z tym jest to jak najbardziej plus dla tego telefonu. Wszystko tutaj działa naprawdę płynnie, sam telefon działa też na systemie iOS 16. W związku z tym z tą baterią tutaj może być różnie, ale myślę, że te ostatnie aktualizacje już pokazały, że jest zdecydowanie lepiej aniżeli na początku. No ale przede wszystkim macie dostęp do wszystkich najnowszych funkcji, które przyszły do tego systemu i myślę, że taki stan rzeczy jeszcze się utrzyma przez rok, dwa. Będzie on wspierany przez te wszystkie najnowsze, najlepsze funkcje, a same aktualizacje regularnie będzie otrzymywał przez 5, a może nawet jeszcze 6 lat, także to jest zabezpieczenie na długie, długie lata użytkowania. Generalnie trzeba się bardzo mocno postarać, żeby taką 13 zajechać, żeby wywołać jakieś większe lagi w jakichś bardziej skomplikowanych aplikacjach czy grach, bo naprawdę 99% aplikacji wczytuje się od tak, bardzo szybko się wszystko tam ładuje, nie ma żadnych postojów, nie mówiąc już o samym bardzo dobrym działaniu całego systemu. Tutaj mamy 4 GB RAM-u, także przy otwartej dużej ilości na przykład zakładek w Safari, jak przeglądacie sobie internet, też bezproblemowo, w większości przypadków one nawet nie muszą się przeładowywać, tylko będziecie od razu mieć je wczytane. Także pod kątem wydajności na dzisiejsze czasy i w kontekście nawet 2, 3, a może 4 lat, myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobry wybór i nawet bardzo dobra konkurencja w stosunku do Androidów, które mogą mieć na przykład lepsze podzespoły. Aparat, wyświetlacz, ale nie będą miały za jakiś czas tak dobrej wydajności, jak będzie miał jeszcze ten telefon. I w sumie, jak już powiedziałem o samym tym wyświetlaczu, to tutaj jest bardzo dobrze, ale na tym bym poprzestał. W sensie mamy po prostu ekran Retina, OLED, 60 Hz, jeśli chodzi o odświeżanie, więc teoretycznie na rynku w mniejszej cenie, dużo mniejszej cenie, możecie znaleźć telefony, które już mają 120 Hz, mają ten ekran nawet ciut jaśniejszy. W związku z tym, pod tym kątem może akurat komuś inna opcja się podobać, ale generalnie do codziennego
dłuższego użytkowania, myślę, że jak najbardziej ten telefon powinien Wam spasować, zwłaszcza, że mamy tutaj fajny, komfortowy rozmiar, 6,1 cala, idealnie będzie się trzymał w każdej dłoni, nawet jak macie jakąś mniejszą, chociaż naprawdę, jeśli byście nie dawali rady, to jeszcze można się posługiwać tym obniżonym ekranem, także z tym też nie będzie absolutnie żadnego problemu. Jedyne co, to podczas oglądania filmów czy przeglądania zdjęć może Wam przeszkadzać notch, ale myślę, że to jest też kwestia kilku dni i się do tego przyzwyczajicie i nie będziecie na to aż tak mocno zwracać uwagi. Także podsumowując, sam ekran tego telefonu to jest też plus, może nie jakiś ogromny plus, ale jednak pozytywny jakby aspekt wyboru właśnie tego konkretnego modelu. I w zasadzie trzecia kluczowa rzecz, która przemawia za zakupem tego telefonu, to po prostu jego bateria, ze względu na to, że została ona tutaj podkręcona względem 13, również w kontekście modelu mniejszego, czyli 13 mini, bo możecie wciąż kupić właśnie tamten model, który różni się tym, że ma mniejszy ekran i trochę gorszą baterię, gdzieś o 2, może maksymalnie 3 godziny krócej będzie działał właśnie tamten telefon na jednym naładowaniu, ale jeśli chcecie być spokojni, że wychodzicie rano z domu i przy takim średnim, intensywnym użytkowaniu będziecie chcieli wytrzymać do końca dnia, to wybór 13 jak najbardziej będzie tutaj ok. Jeśli będziecie go cały czas zajeżdżać, cały czas używać YouTube'a, jakichś innych aplikacji do mediów społecznościowych, no to w granicach tej 16, 17 może już być konieczność doładowania tego telefonu, ale w innych wypadkach mu trochę odpuścicie, to spokojnie ten jeden dzień jesteście w stanie na jednym naładowaniu wytrzymać. Także tutaj Apple po prostu odrobiło lekcję względem iPhone'a 12, 12 mini, bo tam już jest w ogóle najgorsza sytuacja, no i naprawdę podkręcili też tutaj tą baterię. Tylko pamiętajcie, że jak sobie kupicie używany model i on będzie miał 85-88%, to może się okazać, że za kilka tygodni, może maksymalnie miesięcy, trzeba będzie ten akumulator wymienić na nowy, żeby Wam posłużył przez kolejny rok, dwa, a może nawet trzy. No i czwarta sprawa przemawiająca za zakupem tego telefonu, czyli aparat, bardzo dobry aparat, może nie wybitny jak na dzisiejsze czasy i tylko z dwoma obiektywami, ultra szerokokątnym i szerokokątnym, z matrycami po 12 megapikseli, takie same w zasadzie są też tej przedniej kamerze, także sama specyfikacja tego aparatu może nie robi wrażenia, ale nie doczekał on się też za dużego upgrade'u, na przykład w wersji 14, więc jeśli byście polowali na telefon do dobrych zdjęć, to wybór w zasadzie 13 nie będzie znacząco odbiegał od 14, która ma jedynie jeszcze zaimplementowany Photonic Engine. Natomiast same zdjęcia ewidentnie wychodzą tutaj bardzo dobrze. Może jest małe pole do popisu, jeśli chodzi o zoom, no bo wcale tutaj nie ma po prostu obiektywu teleskopowego. No a z drugiej strony, jak na dzisiejsze czasy, czasami ta szczegółowość poszczególnych obiektów na takim zdjęciu mogłaby być większa. Kolory są raczej ok, tutaj nie będę się przyczepiał. Natomiast ogólnie, jeśli byście szukali telefonu z najlepszym aparatem do 4000, to pewnie da się wybrać lepszy model, chociażby ubiegłorocznego flagowca S22 i on wtedy na pewno Wam troszeczkę więcej w tej kwestii jakby zaoferuje. Natomiast tego samego nie powiedziałbym na przykład o filmach, które moim zdaniem tutaj wyglądają naprawdę bardzo dobrze, 4K w 60 klatkach, także śmiało możecie kręcić w naprawdę bardzo dobrej rozdzielczości i w bardzo dobrych warunkach w zasadzie te filmy. Jak mówimy o warunkach, to zdjęcia nocne też wychodzą tutaj zauważalnie lepiej, aniżeli w takich telefonach jak 10, 10S czy 11, mówię to w kontekście dla osób, które się przesiadają, bo często o takowe kwestie właśnie pytacie. Chociaż tutaj jeszcze odnośnie filmowania jest na pewno fajna opcja związana z trybem filmowym. Wtedy system sam generuje jakby ten obiekt na pierwszym planie, a resztę po prostu rozmywa. W związku z tym macie naprawdę taki fajny efekt do dyspozycji. Także pod tym kątem powinniście być również zadowoleni, chociaż oczywiście, jeśli byście chcieli kupić sobie najlepszy telefon z iPhone'ów do foto, no to albo 13 Pro, albo 14 Pro, no bo jednak to jest podstawowa wersja, która jest troszeczkę ograniczona w stosunku właśnie do tych modeli. No i ogólnie te podstawowe wersje, jak 12, 13 czy też 14, to są budżetowe, jeśli w ogóle tak można powiedzieć, wersje flagowców, które co roku wychodzą. W związku z tym wykonanie jest po prostu dobre, bardzo dobre, ale nie jest ono tak wysublimowane, jeśli możemy tak powiedzieć. Chodzi mi o to, że mamy na przykład aluminiową ramkę zamiast stalowej, takiej jak jest chociażby w iPhone'ach 13 Pro, 14 Pro. Przez to może troszeczkę nam się bardziej rysować, ale i tak większość osób pewnie nosi go w case'ie. No i inna sprawa, że tył tego telefonu nie ma matowego szkła, tylko po prostu ma zwykłe błyszczące, więc o ile weźmiecie sobie taką jasną wersję, biały ten telefon, to nie będziecie widzieć różnych smugów. Natomiast jeśli sobie weźmiecie czarną wersję, no to słabo to widzę. Generalnie musicie też na ten aspekt zwrócić uwagę, no bo później Wam zostanie tylko chodzenie w etui z tym telefonem. Także ogólnie, jak widzicie, to jest naprawdę bardzo udany telefon i jeśli tylko dostaniecie go w dobrej cenie, tak jak Wam mówiłem, 400, to już jest dobra cena na dzisiejsze czasy, jak za ten telefon i można śmiało go kupić
kupować, na pewno nie będziecie rozczarowani. Jeśli się zdecydujecie wziąć mniejszą wersję, to po prostu będziecie mieć mniejszy ekran, a także troszeczkę gorszą baterię, gdzieś 2, może 3 godziny krócej będzie działać. Także już chyba widzicie, dlaczego myślę, że jest to jeden z najbardziej, albo nawet najbardziej opłacalny iPhone do wyboru obecnie. Teoretycznie iPhone 12 Pro w mojej opinii jest lepszy, praktycznie pod każdym kątem, tylko że nie jest on oficjalnie dostępny w sprzedaży i bardzo ciężko jest znaleźć nową wersję, a te stare bywają też w absurdalnych cenach jako używki. Natomiast tutaj, jeśli Wam zależy, żeby sobie pójść do sklepu, czy zamówić online nówkę, sztukę nieśmiganą, no to jak najbardziej takową można zrobić, tylko po prostu szukajcie tych promocji, tak jak Wam mówiłem, żeby się nie naciąć i żeby nie wydać na niego, nie wiem, 4,5 czy nawet więcej złotych. I tu jest o tyle ważne, że już się pojawiają też pierwsze promocje na iPhone'a 14, który jest nowszym telefonem, minimalnie lepszym, ale jednak lepszym. I już są te telefony dostępne właśnie w cenie około 4,5-4,600. W związku z tym, jeśli byście chcieli dopłacić, no to w tym kontekście, jeśli nie będziecie na rynku mieli fajnej promocji właśnie koło 4100 za 13, to po prostu za te 4,5 czy 4,600 weźcie sobie już 14, no bo po prostu ona też pewnie dłużej będzie wspierana, tak Apple to pewnie rozwiąże. Natomiast tak jak Wam mówię, to i tak jest jeden z topowych telefonów od Apple, który jest oficjalnie dostępny w sprzedaży, no bo jeśli byście chcieli jeszcze lepszy model, znacząco lepszy, no to później musicie się skierować w stronę iPhone'a 14 Pro, który już jest zdecydowanie droższy, w związku z tym pewnie sporo osób nie będzie nim zainteresowanych. Natomiast tutaj wydaje mi się, że przy 13 jest to na tyle jakby uniwersalny telefon pod w zasadzie wszystkimi względami, że większości, zdecydowanej większości osób on się w codziennym użytkowaniu będzie bardzo dobrze spisywał przez bardzo, bardzo długi czas. Także śmiało polujcie na ten telefon, mi on się naprawdę bardzo podoba. Tutaj jest po prostu zachowany wysoki stosunek jakości do ceny i dlatego Wam go tak bardzo mocno polecam. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!